Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kontynuacji rozgrywki w naszej grze Resident Evil Village. O, to nasz handlarz, bardzo sympatyczny Duke. Pobraliśmy tutaj, znaczy odebraliśmy maskę z tego zamku. No i cóż, lecimy dalej, jeszcze tylko spójrzmy sobie na nasze cele. Mamy zebrać 4 maski anioła. Mamy zebrane w tej chwili 3 z 4. No i mamy trochę nadszarpnięte życie. Może sobie uzupełnimy to życie na wszelki wypadek, tak żebyśmy mieli w pełni zielony. O właśnie, tak jak teraz. No i lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. Chodźmy na górę. To było chyba tam. O tak, tutaj. Oj. Wiejemy. Chyba tym kluczem. Tak, tym. Dobra. Dobra, udało się. I tu mamy kolejną maskę. Maska przyjemności. No właśnie, jeżeli maskę podejmiemy, to tu nam się krata zamyka. No ale tu mamy przejście, patrzcie. Zbieramy złom. No i chodźmy do góry. Coś tu widzę, gra crashuje. Czekajcie. Bo tu widzę jest... Oj. No nie! Użarła mnie. To odsunąć szybko. Dobra. I teraz słuchajcie, co tu jest? F. Uderzenie. Dobra, czekajcie, muszę tutaj rzucić chyba. Coś mi się wydaje, że to bomba. Wyposaż. O właśnie, tego mi było trzeba. Wiemy. Wiemy. O nie. Ojejku. No nie, nie, nie. No nie! Musimy uciekać. Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Tutaj jest zastanowiony. Gdzie ona jest? I już po niej. Patrzcie, jaki motyw. Uff, ciężko było, ale się udało. Zabieramy to. Przeładujmy strzelbę. Mogłem uniknąć trochę nadszarpniętego tego zdrowia w momencie, kiedy bym... słuchajcie, od razu wziął strzelbę, ale mi się jakoś, nie wiem, nie wziął, czekajcie. Pistolet, tu mam strzelbę, a tu mam ten pod czwórką, mam tego Colta. Przeładujmy to wszystko. Dobra. Stawmy sobie to. No i wiem, że tu było sporo suwenirów. To może pozbierajmy te suweniry, jeżeli gdzieś jeszcze są. Są. Będziemy mieli do sprzedania. O, patrzcie. A tu mamy trofeum z czaszką. Bierzemy.
uzupełnimy sobie zdrowie. Tu widzę, mi gra trochę ścina, nie wiem dlaczego. Tędy mogę... nie mogę wyjść, mogę tylko patrzeć. Ładny krajobraz, zaśnieżony. Z tego co wiem, to jest Rumunia. Ładnie to wygląda, nie? No dobra, szkoda czasu, idziemy dalej. Tu już więcej chyba nic nie ma w tym pomieszczeniu. Nie ma, ale w holu przyjemności jeszcze jest. Bo tędy chyba nie przejdę, nie? Nie. Tu jest zagracone czymś. Bo tam dalej coś jest? No coś tam jest. Ale nic, po nas muszę wrócić z powrotem niestety do tego miejsca. Tu jest coś? Nie ma tu nic. Tu trzeba kucnąć, przejść. O, widzę już, co żeśmy ominęli. To żeśmy ominęli, proszę bardzo. Amunicję do pistoletu podnosimy. I tu wstawiamy to trofeum z czaszką. O. A, nie mogę tego użyć. O. Czyli coś tu trzeba jeszcze zrobić. Tu coś mamy, szufladę, czekajcie. Srebrny pierścień, dobra, bierzemy. Bierzemy pierścień, ale co ja tu je... A, widzicie? Tu jeszcze jest coś. Spadł kryształ, fragment kryształu. Bierym. Co tu jeszcze? No tu już wszystko, ale mamy zamknięte wyjście. I nie mogę tego... No to mamy Houston problem, czekajcie. Może najpierw sobie wytwórzmy... Nie możemy nawet apteczki wytworzyć. Trofeum z czaszką. Co z tym trzeba zrobić? To jakaś śruba. O! O! O, patrzcie, jaki motyw. Zwierzęca czaszka. I w takiej formie... Tu są te wypustki. I te wypustki będą pasowały tam do... Do tego. O, tutaj. Więc używamy tego. Dokładnie. Dokładnie tak. No to wychodzimy. Przeładujmy. Tu nie wiadomo, co na zewnątrz nas czeka. Za chwilę. Tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje, ale my se tędy i tak przejdziemy. O właśnie. To żeśmy oglądali, tu żeśmy byli. I tutaj trzeba było dołem przejść. O ile dobrze pamiętamy. Tutaj dalej nic nie ma, ale my się chcemy tutaj dostać, słuchajcie, więc tędy będziemy musieli pewnie przejść, jak się domyślam, więc no nie mamy innego wyjścia. Tak przy okazji oczywiście, bo tam mamy skarb, nie zapominajcie. Tutaj chyba już nic więcej nie było, bo myśmy to dosyć dokładnie, z tego co kojarzę, spenetrowali. Tu są te lochy. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Czyli musimy przejść sobie... powiększmy może trochę obraz, chociaż no niewiele nam się to zda. Tędy. I tutaj do tego miejsca. Zobaczmy jeszcze tylko, co to za miejsce dokładnie jest. Żelazny klucz z insygnią. Kurde, nie mogę tego nacelować. No dobra, dobra, to lecimy tutaj. Patrzę jeszcze, czy coś tu się nie pojawiło, jakiś cudo w międzyczasie. Tu jest to, co żeśmy badali. To jest to przejście, które
zapewne pamiętacie. Tu chyba tędy się szło. Idę dosyć powoli, bo nie wiem, czy mi tu coś nie wyskoczy. To, że raz ich żeśmy wybili, to wcale nie oznacza, że za chwilę coś się nie pojawi. Jeszcze zobaczmy na mapkę. Dobrze, idziemy. I tutaj w górę. O. O, patrzcie. Jakbym nie zgadł. Po jednym strzale. No, jednak ma to moc. Dobra. Jeszcze słyszę ich gdzieś, patrzcie. Dobra. Tyle? Nie, nie tyle. Jeszcze kolejny idzie. No chodź, 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 chodź. Dobra. Dobra, ładnie. Tu żeśmy wszystko pozbierali. Chyba. Chyba. Jeszcze przejdźmy. Tak. Tu już wszystko i tu już jest to wyjście. Ale my nie chcemy do wyjścia tego. Czekajcie. Zagubiłem się. Moment. O, moment, 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 moment. Nie. My chcemy tam iść. Czyli muszę się wrócić tędy, tędy, tędy i tutaj, o, bo my się tutaj chcemy, słuchajcie, dostać. Tu jest ten znak, zbadajmy. I to będzie ten klucz, klucz żelazny z insygnią, bo jest ten sam znak na klucze i ten sam znak na drzwiach. Otworzyłeś, dobrze, super. O, masz. Kolejna zagadka, czekajcie, coś tu jest. Bomba rurowa, podnieś. Podnosimy. Tu mamy skrzynię do rozwalenia. Zioło. Możemy sobie od razu apteczkę wytworzyć i zróbmy to, bo mamy tylko już dwie ostatnie. Więc w razie co, to na pewno nam się przyda. Trzy. No i dobra, trzy apteczki to już coś. Jakoś dziwnie to podświetlone. A, bo tam jakiś płomień jest. Dali nam bombę rurową, czyli już wiem chyba, co trzeba z tym zrobić. Trzeba tam rzucić bombę. Chyba. Czekajcie, jeszcze obejrzmy dokładnie, może tu gdzieś jakaś wskazówka jest. Bo tędy się nie dostaniemy. Tu się nie dostaniemy przez to. Myszki mi z braku ruchu. Tu są jakieś świeczki tylko. Tu nie ma nic. Tu są te pochodnie takie, co żeśmy wcześniej zapalali też. Dobra, spróbujmy tam w takim razie rzucić bombę rurową. Czyli to będzie to. Wyposaż. No i rzucamy. Oj, trochę mi źle to się rzuciło, ale rozwaliliśmy to, patrzcie. O, co tu jest? Amunicja do pistoletu, dziękuję. Coś jest? Jest fragment kryształu, dobra. Tu jest zatarasowane, tam dalej nie przejdziemy. Zobaczmy na mapkę. No nie, tu jest jeszcze coś do zrobienia, do wykonania. Nie wiemy jeszcze co, ale zaraz się dowiemy. Czekajcie, chyba już wiem, co trzeba zrobić. To trzeba to podpalić. Właśnie tak. Pau! Dam radę to w ten sposób, czy nie dam rady? Nie dam rady. Ale już wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba po prostu strzelić i to wtedy nam pójdzie w tamtą stronę. Przeładujmy i strzelmy. A? Widzicie? Dotknął i poładował. I teraz to samo trzeba odpalić od tamtego tego.
pałą. Pałą. No co jest? Coś niekoniecznie. O, odpaliło. Tylko co dalej? O! Czyli jak myśmy to odpalili, to nam się tutaj to opuściło. Jeżeli ja tam wejdę, jak to się podniesie? Jak mówicie, wchodzić czy nie? No wchodzę. O! Otwórz. Otwieramy? No otwieramy. O kurde. Lazurowe oko. No podnieśmy to. Zobaczmy w ogóle, co to jest. To lazurowe oko. Skarby. Cenne. Do połączenia. O. Ale motyw. Ale tu mamy pierścień i to jest też do połączenia. Czyli patrzcie. Możemy to połączyć. Pierścień możemy... O, po co ja to zamknąłem? Pierścień możemy połączyć z tym oczkiem. Czyli będzie oczko w pierścieniu. Połącz. Patrzcie. To razem możemy połączyć. Zatwierdzamy. Czyli tak wygląda nasz pierścień. I to oko, patrzcie, jaka ciekawostka. Patrzy się zawsze w naszą stronę. Jakkolwiek bym ten pierścień nie obrócił, to oko patrzy się w naszą stronę. Ha? To tak jakby żywe było i się patrzyło cały czas na nas, nie? Pisze coś na tym pierścieniu? Nie, nie ma żadnego napisu w środku. Pewnie złoty. O. A nie, jest. Bardzo cenne. No, czyli jak sprzedamy, to będziemy mieli trochę kasiory. Mamy w tej chwili 19 965 lei. I tutaj będziemy mogli to spieniężyć. No dobra, dobra. Czyli co? To mamy pozyskane. Wejdźmy jeszcze sobie do mapki. Czyli tu już mniej więcej nic nie mamy. I tam możemy sobie teraz tędy wyjść, bo tu już wszystko jest zaliczone. No dobra. Słuchajcie, to... Tu wychodzimy. Tam idziemy. I tu w górę. Pnij się w górę. Zimno. Ale to o to chodzi, żeby tu było zimno. Czekajcie, jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tu nic nie ma. Tu mamy lampę. O! Niepokojąca muzyczka. To mi się nie podoba. No i jesteśmy już w domu praktycznie. Bo tutaj to chyba nic już więcej nie było do zrobienia, tak się zastanawiam. Tak, tu już nic więcej nie było. Dobra. Tu wracamy w takim razie do naszego handlarza Duke'a. Droga do niego jest dosyć prosta. O, ty wredna wiedźmo! Poszła mi. Uff, zdążyłem. Cześć, Duke. Cześć, Duke. No, nareszcie usłyszał. No. On śpi tutaj, kurczę. Ja do niego mówię, on śpi. Dobra, sprzedajemy. Za to oferuje 2000, za to oferuje 5000. No niech mu będzie. Pierścionek z lazurowym oczkiem 12 tysięcy, niech będzie wytruchu, to oczywiście nie sprzedajemy. Nie ma głupich. Amunicję do pistoletu możemy sprzedać, bo mamy jej nieskończoną ilość, do strzelby to samo. Tego nie sprzedajemy, miny nie sprzedajemy. No tyle.
Tyle, finalizujemy. Jeszcze dwie. No, jeśli mam być cztery, to wolałbym więcej, bo sporo jest tutaj, widzę, ciekawych rzeczy, które potencjalnie można by było kupić. Natomiast on dosyć drogo sobie żąda. Nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę, ale to, co my sprzedajemy, to u niego cena jest od razu wyższa. No, jest to handlarz, więc na wszystkim zarabia. Ale co zrobić, słuchajcie... Tutaj już tego nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Chciałbym zwiększyć tą siłę ognia. 68 tysięcy, mamy 41. Miałbym wtedy 1600, mam 1400, ale no nie uda nam się. Niestety nie uda nam się, przypuszczalnie. Niestety, nie da rady. Szybkostrzelność, no aż tak na tym nam nie zależy. Przeładowanie też nie, pojemność magazynka jest maksymalna. No, siłę ognia chciałbym zwiększyć, ale mówię, no 68 tysięcy musimy uzbierać lej. Mamy 40, no niecałe 2. No cóż więcej. Thank you for your patronage. No nie ma sprawy. Jak coś będę miał, to ty oczywiście przyjdę, nie? Dobra, zapiszmy sobie w międzyczasie grę i zaraz widzimy się po zapisie. No i lecimy dalej. Czy wy słyszycie to samo co ja? To niewątpliwie są kroki... Chyba wiecie, czyje. Lady Dimitrescu. Niech ona se pójdzie. Czekajcie, może ja se tak kucnę. Zobaczę, gdzie ona w ogóle jest. Bo tu muszę jeszcze tą maskę jedną wstawić. Boję się, żeby ona mnie gdzieś nie zobaczyła, wiecie? A ta muzyczka mnie trochę niepokoi. Nie, nie ma ich. Nie jest! Patrzcie. Nie widzi mnie. Nie, widzi mnie! Oto wredne babsko. Uciekamy. Zobaczyła mnie. Poczekajmy chwilę, niech ona pójdzie. A ten co? Ten se cygaro będzie palił teraz, tak? Ej, gościu, no nie kopć mi tu cygarem. No co ty? No w sumie to jego sklep, to może i może. Dobra, próbujemy wyjść. Bo nas tutaj oczadzi zaraz. No, zobaczmy. Powolutku się... Spróbujmy. Chyba i nie ma. Dobra, słuchajcie, wstawmy brakujący element tutaj. Maska przyjemności poszła. I patrzcie, co się dzieje. Zapali nam się zaraz, o. Widzicie? Jaki motyw? A, i drzwi nam się otworzyły. Do wyjścia. No tak, tylko pytanie jest inne. Czy już możemy wyjść, czy tu jeszcze coś jest do zgarnięcia? Słuchajcie, odpalmy sobie nie to. Odpalmy sobie mapkę i popatrzmy, czy wszędzie już żeśmy byli, czyli czy wszystko mamy zaznaczone, że już szukanie zakończone w ten sposób, bo to będzie oznaczało, że wszystko żeśmy zebrali lub też nie zebrali. Tu jest ten taras, popatrzmy się uważnie, na spokojnie, dachy, tu dzwonnica, tam na górze żeśmy byli, TWR, nie wiem co to jest. Tu jest nic niedostępne z tych rzeczy, tutaj to jeszcze na zewnątrz zdążymy wyjść. Czekajcie, tutaj jeszcze się cofnijmy na chwilę. B1, czyli piwnica. B2. Kolżalu, lochy. No ale tu żeśmy byli wszędzie. I tu już więcej niżej nic nie ma. Czyli co, byliśmy wszędzie, jak mówicie?
chyba wszędzie. Patrzę, czy jeszcze gdzieś coś zostało do uchwycenia, ale wydaje mi się, żeśmy wszystko już zrobili. Dobrze, słuchajcie, ponieważ chyba to wszystko, nie wiem. Jeszcze może przejdźmy w jedno miejsce, bo... O, patrzcie, poszła. Tędy łazi. O nie. Przyszła. A dobra tam. Będzie mi tutaj mnie śledziła. Słuchajcie. No tak, 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 tak. Słuchajcie, ponieważ sytuacja jest taka, że chyba w zamku już wszystko żeśmy zrobili, więc gdyby się okazało, że gdzieś jeszcze coś przeoczyliśmy, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Ja zrobię w tej chwili dodatkowy taki zapis gry po to, żeby móc się cofnąć do tego miejsca. Także jeżeli gdzieś coś było opuszczone, to po prostu napiszcie w komentarzach, potem wczytamy ten save i no, dopełnimy formalności, jeżeli coś mówi jest jeszcze gdzieś tam do zgarnięcia. Nie wiem, wydaje mi się, że wszystko jest, ale jeżeli by okazało się, że jednak niekoniecznie, to mówię, będzie możliwość cofnięcia się i po prostu skończenie jakiejś tam misji, nie wiem, wzięcia skarbu czy czegokolwiek w tym stylu. Także wielka prośba do was, jeżeli coś wiecie o czymś, co można jeszcze tutaj zrobić, a czego ja nie zrobiłem na tą chwilę, to napiszcie proszę w komentarzach i w kolejnych odcinkach po prostu dogramy tego save'a i po prostu wykonamy tą misję. Także ja robię w tej chwili zapis i spotykamy się po zapisie. Dobrze, to lecimy dalej. W takim razie wychodzimy już z zamku. Bo mam nadzieję, że to jest wszystko. Nie ma naszej Dimitrescu. Ani Dimitrescu. Zobaczmy, co mamy. Zioło. Zobaczmy, co mamy. Zardzewiały złom, dobra. No to wychodzimy. O! Patrzcie, gdzie my jesteśmy. O! Dobra. Patrzcie, jakie to wysokie. Ja pierdzielę. Przepiękny zamek. A tu co widać? Skały. Jakiś wąwóz. Patrzcie, jaki fajny. Nie bardzo można się wychylić, bo ten murek dosyć wysoki jest, a z tej strony jeszcze zobaczmy. Nie wiem, czy tu będziemy mieli możliwość wrócenia. Tu jakieś tam coś jest zawalonego. Tu jakieś choinki rosną. Dołem płynie chyba rzeka. Tak mi się wydaje. Ale ładnie to wygląda, trzeba przyznać. No nic, idziemy w górę. Stąd można jeszcze zerknąć? No nie bardzo. Stąd żeśmy przyszli. I to jest ta część zamku, która została już zeksplorowana. Do tej góry. No pięknie, kurczę, tu jest. Jest naprawdę uroczo. Tu jakieś ławki. Tu jest kościół, patrzcie. Do kościoła żeśmy weszli. To jest niewątpliwie kościół. Mogę tu wejść? Jako wierny? Nie mogę. No porozrzucane jakieś księgi. Tu jest, są świece. Zapalić się ich nie da. Przeładujmy może, bo tu nie wiadomo, co nas czeka. W ogóle wszystko przeładujmy. Wszystko przeładowane, co było możliwe. To może się da. O, nie mogę tego zbić. Tego witraża. No, szkoda trochę. Przypominam, że mamy amunicję nieskończoną o ilość, więc możemy strzelać sobie. F otwórz. No dobrze, zobaczymy, co tu jest w środku.
O kurde. Jakiś nóż, ale czy to... No dobra, bierzemy. Co nam zostaje? Ale... O masz! O masz! No, piękne za nadobne. No nie, bo zaraz spadnę. Patrzcie, co się dzieje. Ale motyw. O kurde, co za stwór, patrzcie. Patrzcie, co ona się przemieniła. O nie! To coś mnie porwało. Ale motyw. Looks like your outside matches your inside. Ale motyw. Czekajcie, co ja mam tu zrobić teraz? W górę chyba trzeba iść, no bo co? Słońce mi świeci w oczy prosto. Dobra. Bierzemy. 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 Ho! Na jakiejś wieży jesteśmy. Patrzcie, to ona! Czekajcie, ucieknijmy tutaj może. Tu się schowajmy. Muszę przeładować. To jest broń o największej energii tutaj. Ona tam poszła. Chodźmy za nią. Nie dajmy jej zwiać. Dobra. Nie wiem, czy strzelanie w ogon to coś daje. Tutaj. O, pocelowałem. Spadła. Patrzcie. Nie, nie spadła. Ona dalej jest. Nie, no nie może być. Tu jest jogon. Dobra, wiemy, wiemy, wiemy. Tu się może schronimy. Na razie na czas przeładowania. Co ona wyprawia? Dobra. Dobra, przeładowanie. Dobra, ładnie. Padła? Nie! Jeszcze nie. Jeszcze nie padła. No, przeładowuj szybciej. O jejku. Gdzie ona jest? Tu jest. Uciekamy! Nie! Bo zaraz będzie po nas. O jejku. Ojejejej. Wiemy. Tu jest jeszcze, widzę, jako skrypt, ale tu już mamy jako... Lecimy na górę. Dobra. Dobra. Czekajcie, co ja mogę zrobić tutaj? Ona tutaj chyba nie wejdzie, wiecie? To mam teraz pocelować w nią.
Jejku. Słabo. Ja się boję, żeby ona mnie nie ugryzła. Ale chyba po niej. Chyba po niej, patrzcie. O masz. I ona mnie ciągnie. Spadamy. No, zatrzymaliśmy się. Nie wiem gdzie. Uff. Po niej chyba, patrzcie. Tak. Zamieniła się w kryształy, kryształowe Dimitrescu. Ale motyw. No. Uff. Przeładujmy może to wszystko. To chyba nie było używane, to nie było, dobra. O, ludzie. Czekajcie. Obejdźmy sobie tutaj to. Teraz, czy ja ją podniosłem? Jest, podniesiona jest. Bardzo cenne. No dobra. Się przez chwilę zastanawiałem, czy ja ją podniosłem. No takie emocje, słuchajcie, że aż. Dobra, weźmy sobie to. Nie wiem co to. O. Kolejna jakaś pułapka. A nie, wyjście na zewnątrz. Brudny flakon. A tu co się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Już nie ma tu więcej nic do zebrania z powrotem. Jesteśmy w tym kościele chyba. Tylko wpadliśmy tutaj przez jakąś wieżę, przez od góry. Rose. No Rose tutaj, poszukaj Rose. No wiem, że mam poszukać Rose. Tu mamy jakiś strumyk, gdzie strumyk płynie zwolna. Dobra, tu jest jakaś chatka. Wejdźmy do środka. O, jest maszyna do pisania. Tutaj coś mamy. Zardzewiały złom, dobra. Tu jest szafa. Tak, otwieramy. Co, pusta szafa? Pusta szafa. Zbadaj. Zamówiony przedmiot dostarczyć do domu z czerwonym kominem. Przejdź przez jaskinię do ruin, a potem prosto do wioski. Czy coś tu więcej jeszcze jest? Nie ma. No cóż. W takim razie zapisujemy grę i lecimy dalej. Tu mamy wejście. O, rybki mamy, patrzcie. Czekajcie, zaraz zapolujemy na rybki. O, nie udało się. Nie udało się. Udało się. Podnieś. Ryba. Tu jest następna. Ucieka na przednią, patrzcie. Ale nie udało jej się. Mamy rybkę kolejną. No będzie co jeść, bo to już, kurczę, tyle czasu my tam jesteśmy. O! I mamy kolejną rybkę. Pięknie. I tu już wszystko jest. No dobra, skoro tu już wszystko... Stąd żeśmy przyszli, czyli tutaj już nie wskoczymy. Zaraz, tędy. Więc musimy się udać tutaj. O!
Hear our voice together as one in reverence. We call on thee within the endless dark. To deliver us into fate's hands. Ktoś jest. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't już found klucz zamknęła. Where did Mother Miranda take her? You're too late. O masz. Or maybe almost too late. Okay. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Uh-huh. Hey, wait! No i poszła. O, przeładujmy. Dobra, weźmy ten klucz. Skrzydlaty klucz. Obejrzyjmy go może. F zbadaj. Jest dziwny taki trochę. Ten klucz. Tak jakby się... Ale ładnie odlewany. Jakiś żeliwny czy z czegoś, nie wiem. Widać obróbkę. Ładnie to wygląda. Lubię oglądać te różne artefakty, które tam są. W niektórych miejscach. Tu więcej nic nie ma. Czekajcie, czy tu coś możemy zrobić. O, tu są, zbadaj, dobra. Czyli tym kluczem możemy to otworzyć, jak się domyślam. Właśnie. Otworzyłem je. No i gdzie my jesteśmy? Weźmy sobie mapkę. Czyli tu nic nie ma, możemy iść szybciej. Tu mamy znowuż tą dźwignię magiczną, po której nam rękę ucięło. Może tym razem nie będzie niespodzianek. O! Patrzcie, co tu się dzieje. No chyba nie ma niespodzianki żadnej. Jeszcze zerknijmy, czy tu coś żeśmy nie opuścili, bo jak przejdę, to może to się zaraz za nami zamknąć. No chyba nie. I będzie kicha. Miejsce ceremonii, patrzcie. To jest miejsce ceremonii. Ha. A to co? Czego możemy tutaj użyć? Klucza chyba nie. Ten wzór wygląda znajomo. Czyli tu niczego chyba nie użyjemy. Co tu jest do zdobycia? Chociaż tu jest z wykrzyknikiem, czyli coś to ma jakieś znaczenie. Stąd żeśmy wyszli. Tu jest jakaś droga. No, idźmy tędy. O! Tu jest zamek, patrzcie. A tu jest jeszcze jakaś droga. Zobaczmy, co tu jest. O! Skrzynia z jakimś ukrytym czymś. Amunicja do karabinu snajperskiego. Czy ja słyszę jakieś powarkiwania? Mam nadzieję, że i wy to słyszycie. Czekajcie, czy tu coś nie było? Nie mignęło. Chyba oprócz tego tu nic nie było, ale wolę sprawdzić. Czasami w najmniej oczekiwanych miejscach coś się kryje. Trochę się boję schodzić. Powiem wam. Tu są strzały.
wiszące jakieś ciała. No wygląda to... Oj, coś szeleści. Wygląda to makabrycznie, powiem. Aż się boję. Idziemy? No chodźmy powoli może. Tu jakieś ciała właśnie wiszące. Strzały, czyli coś strzelało do nas. Patrzcie! Widzicie to samo co ja? Ale nic, idziemy powoli. Zobaczmy, czy przeładowany jest. O, tu jest woda, łódka jakaś. Ten coś pilnuje, gość, patrzcie tutaj. Tu most zwodzony, widzicie? A jakbyśmy go zdjęli z tej spluwy? Udało się, patrzcie. Przeorujmy. O nie! Zobaczyli mnie. Dobra. O! Jakie z wody robi. No i po nich. Było się na mnie rzucać? Chyba niekoniecznie miało to sens. Zejdźmy se tędy. No i gdzie jest ten typ, po co żeśmy go zastrzelili? Ej! On tutaj powinien gdzieś leżeć, jakiś suwenir powinien po nim być. A nie ma, o tu coś. Nie możesz tego tutaj użyć. To co możemy użyć tego? Też nie. Tego też nie. Flakon też nie. Chyba już niczego tu nie użyjemy. Coś mi się wydaje. Tu jest coś jakiś jeszcze dalej. Przejście podziemne. O, patrzcie. Właśnie. Te koziołki trzeba no rozwalać. To jest no taka znajdźka. Z tego co wiem. O. Ładnie to wygląda. Kurczę, to jest bardzo urokliwie, powiem wam. O, tu jakieś boczne korytarze. O! Słyszę coś? No nie! Dobra. Co on tu jadł? Jakąś padlinę. 750 lei, dobra. Dobra. Tu jest wyjście. Zobaczmy jeszcze, czy tu jest wszystko na mapkę. O, mapka tego nie pokazuje. Patrzcie, jaki motyw. Jest gdzieś jakiś klucz będzie chyba, czy coś. Czekajcie. Wyjdźmy stąd. Tutaj chyba coś będzie. Tak. O, tu spróbujmy to otworzyć. Nie pasuje do tego zamka? To może to? Nie pasuje do tego zamka. To może to? Nie pasuje. No to już więcej nie mamy. O. Tu nic nie ma. Tu coś dziwnego na ścianie się dzieje, migający jakieś niedopracowanie gry. Czy tu jeszcze gdzieś coś jest? Obejrzyjmy to wnikliwie, stąd żeśmy przybyli. Tu żeśmy weszli. A nie, tu jeszcze mamy. Tu nie byliśmy, zardzewiały złom. No dobra.
No i cóż, mamy tą bramę. Bo tutaj to już więcej nic innego nie było. O ile dobrze, tak. Czyli tu mamy tą bramę. No, otwórzmy tą bramę. Gdzie my jesteśmy? Patrzcie, tam Duke jest. Ołtarz. There you are. I had a feeling you would pop up here. It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Not sure if it's of value, but... Why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Take a closer look. That flask seems to contain her head. No. Roses. Don't say another word! This is impossible! This just can't be! Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Czyli już coś wiemy. Czekajcie. No dobra, spróbujmy najpierw, zobaczmy, co my tu mamy do sprzedania. Co możemy wytworzyć? Apteczkę możemy wytworzyć? Możemy jedno wytworzyć. Tu nie możemy nic zrobić. Skarbów. No wiele nie mamy tych skarbów. A co to jest? O, tutaj jeszcze mnie to intryguje. O, ten sam znak, co tam był. Patrzcie. Zobaczmy. Może to? A właśnie. I to trzeba umieścić tutaj. Ojejku. What the hell? A no właśnie. Zbadajmy. Weźmy może kluczem? Nie. Nie mogę tego użyć. Może tym kluczem? Nie. Może tym? Też nie. Mapa skarbów i zdjęcie to chyba niekoniecznie. No dobra, słuchajcie, chodźmy, sprzedajmy mu to, co możemy mu sprzedać. Shall I choose something? Nie, nie, dziękuję, ja sam wybiorę, może pozwolisz. Już bez przesady. Dobra, to mu sprzedamy. Wytrecha mu nie sprzedamy, ryby mu też nie sprzedamy. Amunicję do pistoletu. No sprzedajmy to, bo mamy jej bez liku. Do strzelby to samo. Do snajpiaka to samo. Do snajpiaka tu 3. No i broni to sprzedawać nie będziemy. Nie ma głupich, żeby broń sprzedawać. Apteczki.
Wytrych też nie rybę, nie. To byśmy sobie potem przyrządzili ją, bo wiem, że można. I zjedli. Dobra, potwierdzamy chyba te transakcje. 32 tysiące. Sprzedajemy. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Jaki komentarz. I've procured some new items for you, Mr. Winters. No, wejdźmy do tej rusznikarni. Co ja mogę tu zrobić? No jest jakieś ulepszenie. Mamy 74,690. Tylko co tu teraz ja mogę ulepszyć, żeby miało to sens? Siła ognia, pozycja druga 640. A pozycja trzecia 720. No słabo. Tu mamy 140. I tu 150. Słabo. Tu więcej z tym zrobić się nic nie da, ale o to ja bym zwiększył, wiecie? Bo wtedy mielibyśmy 1600 siły ognia. 68 tysięcy lei kosztujemy, mamy 74 i to zrobimy, słuchajcie. Ulepszyć poproszę. Dziękuję. Mamy 6690 lei, na nic już nas nie stać, patrzcie. To 25 tysięcy lei kosztuje szybkostrzelność, przeładowanie 28 tysięcy. No niestety, nie dla psa kiełbasa. Tu już nic nie możemy tak naprawdę zrobić. Nawet przeładowanie nie możemy w tym kupić, bo tu kosztuje 7000, a my mamy 6690. A czekajcie, jakbyśmy zaryzykowali. Zobaczymy, co on powie. Może nam opuści? Ale motyw. Wie, że nie mamy pieniędzy na to. No. Czyli bystry, bystry. Ale tu mamy 6690, a tu mamy pojemność magazynka. Może... Chociaż nie, bo w zasadzie z tego Lemi to i tak my nie korzystamy, mamy... Czekajcie, chwilę zastanówmy się, bo mamy... Czy nam to Lemi jest potrzebne do czegokolwiek, bo w zasadzie odpowiednikiem Lemi to jest ta armata ręczna. Czy tego Lemi przypadkiem nie schandlować, co wy na to? Wiecie co, sprzedam to Lemi. Sprzedamy Lemi, bo zajmuje nam to tylko miejsce. Sam nie wiem, czy tylko sprzedawać, czy nie. Bo mamy tak, kompensator odrzutu do niego i magazynek o dużej pojemności, ale słabą siłę ognia mam. Z siły ognia tylko 140. Więc nie wiem, czy to ma sens. Zyskalibyśmy za Lemi 25500. Czyli mielibyśmy na jakieś 32 tysiące lei. Ho. Nie wiem, czy to sprzedawać, czy nie, powiem wam. Na razie może zostawmy. Zobaczmy, co on tutaj oferuje jeszcze z tych nowych... O, patrzcie, co tu ma. Nowy ten. Nową walizę za 30 tysięcy. To wiecie, co ja zrobię? Sprzedamy, słuchajcie. Być głodnym znaczy żyć. No tak, ja sprzedam jednak. Sprzedamy jednak Tolemi. No bo mówię, ten Lemi to jest odpowiednik tej armaty. Gdzie ta armata? Jest ręczna armata. Ona jest może mniej szybkostrzelna, przeładowanie dłuższy czas i tak dalej, ale no siłę ognia ma 1600, a Lemi tylko 140, więc różnica kolosalna. Tak, sprzedamy to. Dobra. 25 tysięcy daje, to niech daje. Worry not. You can buy it back if you like. No wiem, że mogę odkupić. I teraz zobaczmy sobie, za ile on to sprzedaje. Poczekajcie. On już to pewnie wystawił, jak znam życie. O, jest, patrzcie. Widzicie? Kupił od nas za 25, a wystawia już za 50 tysięcy. To jest ten sam, to samo, co od nas odkupił. Bo było z dwoma tymi ulepszeniami jeszcze i 140, no. Także no drugie tyle zarabia na tym, widzicie? Sami widzicie. Także taki handlarz. No ale dobra, niech mu będzie. My kupimy, słuchajcie, bo to jest inwestycja w przyszłość. Bo mamy w tej chwili, patrzcie, 32 tysiące i nie stać nas w tej chwili na zwiększenie się, bo to jest 81 musi być. Szybkostrzelność moglibyśmy sobie zwiększyć, ale nie wiem, czy to jest nam potrzebne. Ja bym kupił o to. Ja bym kupił tą walizę za 30.
i wtedy będziemy mogli sobie po prostu zwiększać ilość miejsca w ekwipunku, bo tutaj będziemy dalej po tej wiosce. Ta wioska jest bardzo rozległa z tego, co na mapce żeśmy widzieli, także myślę, że to jest dobra inwestycja. Kupujemy. One of my most popular items. No i wyprzedano od razu, jedną sztukę tego miał tylko. No dobra. Till next we meet. Dobra, jeszcze sobie uporządkujmy, mam patrzcie ile na miejsca przybyło. Uporządkujmy sobie co nieco. To jest ta nasza ryba. Rybę to może przynieśmy sobie tutaj, powiedzmy. Bo tak, jeszcze... Zobaczmy, ale tu więcej już nic nie mamy z rzeczy, które możemy zrobić. No będę dbał o siebie na pewno. To na pewno, to z pewnością. Dobrze, słuchajcie, kończymy na tym nasz odcinek. Ja zapisuję grę i widzimy się już w kolejnej rozgrywce. Trzymajcie się, cześć!